Cześć, witam Was bardzo serdecznie w niedzielę. Jeśli niedziela, to sobie porozmawiamy dzisiaj trochę o nowych porządkach świata. Dzisiaj temat taki trochę generalny, że wszystko to, co się dzieje teraz na świecie, to nie jest przypadek. Wszystko to, co będzie się działo, to już jest znane. Nam tego jeszcze oczywiście nie wiadomo, ale osoby, które sterują, po prostu sterują światem, już wiedzą, co się będzie działo. Wszystko jest zaplanowane, dosłownie wszystko. Nawet to, kto wygra w poszczególnych państwach przyszłe wybory. Wkrótce będą wybory na przykład prezydenckie we Francji. Już wiedzą, kto je wygra. To, że takie postacie jak komedianci, komik filmowy zostaje prezydentem, to też nie jest przypadek, ponieważ prezydenta można zrobić dosłownie z każdego. Nawet ze mnie. Nawet z Was. Nawet z osoby, która jest publiczna, ale którą nigdy nie podejrzewalibyście, że mogłaby zostać kimś wybitnym w polityce. Można wystrugać gwiazdę. Można z ludzi, którzy są złymi ludźmi, zrobić bohaterów. Zrobić mężów stanu. Zrobić przykłady do naśladowania, a z ludzi dobrych, z ludzi, którzy robią dużo dobrego, można zrobić bydlaków. Niestety, ale my, czyli ludzie, ja będę mówił generalnie, nie chcę mówić wy, bo nie chcę też wywyższać się, ani nie chcę też kogoś urazić, ale my ludzie mamy totalnie sprane mózgi. Według moich obliczeń są to bardzo smutne obliczenia. Z 10% jeszcze niedawno pozostało zaledwie 5%, 5-6% ludzi zdolnych do analitycznego myślenia. Dlaczego analityczne myślenie? Myślenie analityczne to coś, czego nie posiada 95% społeczeństwa. Myśleniem analitycznym jest to, że grupa ludzi podobnych do nas zadaje pytania, idzie w głębie, zapuszcza się tam, gdzie przeciętny człowiek nie zapuszcza się, ponieważ on nie ma czasu nawet na to. Dlatego na przykład od 2020 do 2022, kiedy miały miejsca takie dziwne pandemie i porównanie tego, co ma miejsce teraz. Często ludziom przypisują, że tak, to są ci sami ludzie, którzy byli anty przyjęciu tych preparatów, teraz mówią też coś sprzecznego z tym, co mówią media. To nie jest tak, że z tymi ludźmi jest coś nie tak. To nie jest tak, że ci ludzie są w jakikolwiek sposób opłacani. Po prostu to są ludzie, którzy posiadają umiejętność analitycznego, samodzielnego myślenia. To są ludzie, czyli my. My nie potrzebujemy nikogo, żeby myśleć w ten sposób, ponieważ to my sami wyciągamy wnioski z tego, co słyszymy, z tego, co widzimy. I tacy ludzie jak my, czyli ludzie, którzy potrafią analitycznie myśleć, są niechciani. Na tym świecie nie ma miejsca dla nas. Jest nas coraz mniej, ponieważ nikt, kto myśli samodzielnie, nie jest pożądany. Taka osoba jest kimś niewygodnym. Taka osoba jest po prostu do wytępienia. To, co widzimy teraz od kilku lat, to odmóżdżenie, totalne odmóżdżenie społeczeństwa. Tutaj nawet nie ma co winić tych ludzi, ponieważ ci ludzie podążają za tym, co mówią media. To media są głównym narzędziem w kreowaniu naszej przyszłości. Media. Ten, kto ma media, ten ma władzę totalną na całej planecie, a nawet i poza planetą. Wystarczą media. To przez media można wystrugać bohatera narodowego. To przez media można swojego faworyta posadzić w roli kandydata na prezydenta, po czym ten kandydat wygrywa. Takie rzeczy miały miejsce. No popatrzmy, jacy ludzie są prezydentami, jacy ludzie są premierami, jacy ludzie rządzą swoimi państwami. Wybory są fałszowane. Każdy o tym wie, ale ta osoba, która jest pokrzywdzona, nie jest w stanie udowodnić swojej racji, ponieważ ta, która fałszuje, ma media. Nie wystarczy mieć media. To, co powiedziałem przed chwilą. Niestety,
trzeba się przygotować, że będzie nas coraz mniej, że z tych 5% za jakiś czas zostanie zaledwie 3%, może 2%. Być może w dalekiej przyszłości ludzi już nie będzie takich, którzy będą w stanie samodzielnie myśleć. Często pytacie mnie, dlaczego ja mówię o fluorze? Dlaczego tak trochę żartobliwie mówię, że ci ludzie używają pasty do zębów z fluorem? Ponieważ jeśli sobie poczytacie o fluorze, o przeznaczeniu fluoru, o tym, jak niebezpieczny fluor, ten fluor z pasty do zębów, z produktów do higieny jamy ustnej jest niebezpieczny, to wtedy zrozumiecie, moi drodzy. Fluor powoduje zanik zdolności do samodzielności. To jest temat bardzo ciekawy, tak jak nasza szyszynka. Ktoś mógłby żartować, ale to jest prawda. Fluor powoduje zanik zdolności do samodzielnego myślenia. Ludzie są pozbawieni, totalnie odmóżdżeni. To jest totalne odmóżdżenie. Niestety, żebyśmy poszli dalej, to musimy ignorować takie zachowania. Nie możemy popadać w złość, bo z pewnością większość z was, widząc odmóżdżenie innych ludzi, popada w złość, popada w nerwy, w szał wręcz, myśląc i mówiąc sobie, kurczę, nie da się żyć z tymi wariatami. Trzeba coś z tym zrobić. Niestety my nic z tym nie zrobimy. My musimy żyć dalej. W coraz mniejszym gronie, ale musimy. Chciałbym was zmotywować trochę, że będzie gorzej. Z każdym rokiem będzie gorzej. Z każdym rokiem będzie tych ludzi ubywało. Czasem przyjdzie ktoś nowy. Natomiast nikt nie jest w stanie przeskoczyć tej bariery. Przeskoczyć tego muru. On może zmienić zdanie. Ale on będzie cały czas podatny na informacje. Może w jednym temacie zmieni zdanie. Znam takich ludzi, którzy od 2020 do 2022, czyli przez 2 miliony lata, nie popadli w amok dziewiętnastkowy. Byli twardzi. Natomiast teraz popadli. Bo teraz nie ma już autorytetów po drugiej stronie. W mediach jest coraz mniej informacji. Po drugiej stronie. Niezależnych. Więc ci ludzie, którzy byli tacy twardzi, z pewnością wy też takich znacie, osoby, które nie dały sobie wmówić głupot, teraz niestety dały. I to, co chciałem powiedzieć, że być może czasem ludzie będą przechodzić na drugą stronę, ale to są takie chorągiewki. Zależy, jak zawieje. Natomiast ludzie, którzy twardo będą szli w swoim kierunku, w kierunku własnego rozumu, czyli w kierunku tym, który wskazuje nasz rozum, nie media, nie inni ludzie. Takich ludzi będzie coraz mniej, z każdym rokiem coraz mniej, bo tacy ludzie nie są wygodni do planu, do tego, co jest zaplanowane. Dla każdego z nas, dla każdego państwa nic nie wydarzy się bez aprobaty, bez pozwolenia, bez akceptacji ludzi, którzy sterują światem. Nic. Żaden prezydent, nic, chyba że ktoś ma taką siłę, że jeszcze jest w stanie się oprzeć, ale te ataki są coraz większe, widzicie to, po samodzielnych państwach, tych państw jest coraz mniej, przywódcy tych państw mają coraz gorzej i wkrótce ich już nie będzie, tych państw samodzielnych nie będzie, nie będzie. Będzie jeden król, no tak, będzie na szczycie ktoś, kto będzie rządził wszystkim, no, on już oczywiście rządzi, natomiast jeszcze nie ma wszystkich państw w swoich szponach, ale ta chwila nadejdzie. Dlatego musimy być samodzielni, musimy trzymać się razem, bo tylko i wyłącznie w jedności siła, w jedności, w solidarności z innymi ludźmi. To są ludzie, którzy nie cofną się przed niczym. To jest tak mocne, to jest tak zakorzenione od dawna, że tego już nie da się cofnąć. Wszystko to, co działo się gdzieś w mediach, różne ekscesy, na przykład 2001 World Trade Center, to nie było przypadkowe. To było wiadome już dawno. Wszystkie rzeczy, jakieś takie sensacje, wszystkie katastrofy, to nie jest przypadek. Nic nie jest przypadkiem, nic nie dzieje się przypadkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, zrobiłem film pod koniec 2018 roku, że ci globaliści, ci, którzy mają władzę, sprzedawali aktywa,
Rothschildowie sprzedawali aktywa pod koniec 2018 roku, bo oni wiedzieli, że coś się szykuje, nawet taki tytuł dałem. Trzeba składać klocki w całość, analityczne myślenie, to co daje nam jeszcze moc, to co daje nam powietrze, to tak jak ryba bez wody nie da rady, my też bez analitycznego myślenia nie damy rady. To jest nie do przeskoczenia dla tych ludzi. Media, środowisko, w jakim się obracają, tak bardzo im już weszły w mózgi, w to, co myślą, że to już nie jest możliwe, żeby to cofnąć. Dlatego ta grupka, ta mała grupka tych 5%, między innymi ludzie, którzy oglądają moje filmy, czy też filmy osób, które robią podobne tematyki, to jest bardzo mała liczba i ona będzie znikać. Będzie tego coraz mniej. Bądźcie silni, bądźcie mocni, wytrwali. Na tyle, na ile możemy, musimy stawiać opór tej ścianie, temu potworowi, który się zbliża. A co będzie później, jak już się zbliży, to trzeba będzie stawić czoła i trzeba będzie się przeciwstawić do ostatniego dnia. Tak naprawdę tak długo, jak jest nadzieja, tak długo, jak możemy coś robić, musimy wierzyć, musimy robić, nie możemy się poddawać. Zwłaszcza teraz, kiedy ten plan już przeszedł do takiego szybszego etapu od 2020 roku, dokładnie od 2 lat. Musi pójść dalej, musi być przekręt, musi być reset finansowy, musi być. Ten reset musi się odbyć. To, co ma teraz miejsce, też jest jednym z kroków do tego, żeby wywrócić świat finansowy. Tutaj chodzi o finanse, o władzę, o geopolitykę, ale przede wszystkim o to, żeby w 100% już kontrolować człowieka, żeby człowiek był pod całkowitą, ale to całkowitą kontrolą w każdym stadium, we wszystkich aspektach życia codziennego, we wszystkim, dosłownie we wszystkim. Ale na szczęście jest jeszcze 5%. Moi drodzy, to jest bardzo ważne. 5% w skali kilku miliardów to jest bardzo dużo. To jest bardzo duża grupka ludzi. Ludzi, którzy już pewnie nikogo z drugiej strony nie przetłumaczą im. Bo tak jak mówię, może jeśli ktoś przejdzie na drugą stronę, to tylko na chwilę, bo oni już są tacy rozchwiani, tak jak właśnie z tym, co miało miejsce i co było 2 lata temu, przez minione 2 lata. To jest bardzo przykre, że ci sami ludzie teraz popadają w euforię medialną. Ale teraz jest jeszcze gorzej. Teraz dotrzeć do prawdy jest jeszcze gorzej. Przez 2 miliony lat było to trochę łatwiejsze. Teraz nie ma takiej opcji. Jest całkowite odłączenie od drugiej strony. A to będzie się pogłębiać, ponieważ przez 2 lata mogli sobie doskonale przećwiczyć i przetestować, jak reagują ludzie na propagandę. Przez 2 lata przećwiczyli sobie idealnie. A teraz wdrożyli to, co przećwiczyli i teraz mamy to, co mamy, że nie jesteśmy w stanie dotrzeć do prawdy, chyba że będziemy węszyć, chyba że będziemy mieć zdolność analitycznego myślenia, samodzielnego. Cały czas to powtarzam, analityczne myślenie to jest nasz miecz do pójścia dalej. Bez tego nie przetrwamy. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że taka swobodna gadka może komuś doda siły, zwłaszcza tym ludziom, oczywiście tym ludziom, którzy mają tę zdolność analitycznego myślenia, bo inni niestety nie mają i nas to wzmocni. Nas wszystkich wzmocni to, żeby stawić czoła, żeby walczyć ze złem, żeby walczyć o dobro, bo my walczymy wszyscy o dobro, o to, żeby na świecie było dobrze. O to nam chodzi, żeby wygrać ze złem. Niestety zło jest bardzo mocne, ale do kiedy jeszcze będzie tliła się nadzieja, to trzeba walczyć, trzeba wierzyć. Trzymajcie się, dużo optymizmu wam życzę, dużo pozytywnej energii, dużo zdrowia, dużo cierpliwości, dużo samozaparcia, dużo charyzmy, mocy takiej. Do usłyszenia, cześć, pa.